Cześć wszystkim, tu Bezimienny. Wracamy do Sacreda. Idziemy wykonać tutaj misję Tom. Nie pamiętam, co dokładnie było. Wiadomo, że tu nie, to nie jest to. To by było tu. Wow, Taro w likwiduje okupantów. Musimy zabić bandytów. No, nic nadzwyczajnego. Normalne zadanie. Tutaj na sekret. Jeszcze troszeczkę mamy miejsca do ekwipunku, więc możemy bez problemów tu ruszać. Mam szczerze, że właśnie tak chciałem powiedzieć, że będą tutaj w jakiejś jaskini siedzieć. No, jaskinia ładnie zamurowana. Jak długo tutaj przygotowywali się. Chodzimy dalej. No, nie są to jacyś wielce potężni przeciwnicy. Prawda, to troszeczkę wyższy poziom mają niż ja. No to nawet dobrze, to jest tak, szybciej wbijemy następny poziom. Z eliksirami życia nie mam tu żadnych problemów. Tu widzę jakieś, można to nazwać sypialnia chyba tych bandytów. Łóżka, trochę skrzyń. Wątpię, bym znalazł coś ciekawego. Tego co zauważyłem tutaj na lokacjach brakuje. Takich jakby to nazwać po prostu konkretnych miejsc, gdzie znajdujemy jakiś super skarb. Twórcy tutaj nie robili to w ten sposób, jak w sumie dzisiaj, że jakaś lokacja, gdy jest do odkrycia, no to w niej znajduje się na pewno jakaś super skrzynia czy coś takiego, to będzie troszeczkę więcej warte. Band of thieves! Zrobiliśmy sobie kółeczko. Jest to ten główny przeciwnik. Nie zadaje zbyt dużo wyobrażeń. No my w sumie też nie zadaje mu aż tak wiele. Dużo życia ma. Ale no śmieszne jest te 5 obrażeń, które on mi zadaje. Jakiś klucz do drzwi. Sporo różnych przedmiotów miał. Nie mam pojęcia, że... Tak, tu mam jakieś... Klucz jakiś do drzwi bojowa. No, nie wiem co to było dokładnie. Ale dobra. Tu jeszcze chyba jakieś przejście jest z tego co widzę. Żeby to coś było ukryte. No nie, tu nigdzie nie można iść. Trochę dziwna lokacja, nie powiem. No dobra, wracamy na górę. Weźmiemy konia i wrócimy znacznie szybciej do miasta.
dalej ruszamy już na przełącz. Tam już, gdzie mamy iść, powiem, z głównym zadaniem. Co za widok dla ten łajdak nie żyje, będzie muszę dobra. This region is at peace. Okej. No dobra, idziemy do kupca. Muszę się pozbyć miarą przedmiotów. Bo czeka mnie, że tak powiem, sporo w tej chwili. A, rękawice do ataku, dobra, to sprzedajemy. Koncentracja, prędkość, dalekowidzenie, plus 40. Dołożymy tam zbroję. Zwiększa ona prędkość, więc to mi tak bardzo na niej zależało. Bardzo fajny miecz. Szkoda, że dla wampirzycy. 53, no dobra. Zdecydowanie to, prędkość ataku. Nie zakładam, zostawię go sobie, może się przyda. No nie, żadnego z mieczy nie ruszamy. 47. To jest dosyć ciekawe, ale ten ma ten bonus do ataku i obrony, który mi się bardzo podoba. Dobra. No i ruszamy tutaj w dół, na tym całym przełęcz. Tu jeszcze jakieś zadanie. Stać to mój most, dzisiaj nie pozwalam go... Aha. Przepraszam, mówię, no nie lubię się bawić, no ma trochę pomieszane w głowie. O, dobra, nie za... Już pamiętam tą sytuację, kiedyś go zaatakowałem i no, po prostu no, nie był żadnym wyzwaniem, więc to kończyło się jego śmiercią. No i matka była rozpaczona. No, tak patrzę na poziom przeciwników, to albo jestem po prostu trochę w tyle, że tak powiem, z doświadczeniem. Mi się niezbyt wydaje, żebym był w tyle, bo wykonuję wszystkie misje. Chcę się przedostać na dokument od Barona, będziemy musieli cię wyeliminować. No dobra. Master ten mi, ten Modrej, ma widzę wszędzie swoich ludzi. I to on wyrasta na głównego przeciwnika na tę chwilę. Zanim pójdziemy, zwiedzę po prostu ten obszar, żeby to mieć to z głowy, żebym wiedział, że tutaj na pewno nic już nie ma do zaliczenia. Jakieś ruiny, to mało ważne jest tak naprawdę. No, spora ilość złodziei. Tu widać, że tak powiem, skarb, że to nam blokuje przejścia. A tutaj już mamy bardzo słabych przeciwników. I tak naprawdę tutaj nic więcej nie ma. Miecząc drogi do tej przełęczy właśnie tu. No, może tutaj coś będzie?
Zaskoczą mnie jakąś fotosieskinią, czy nie? No, tylko kolejny skarpion. Powiem kolejne tereny, przez które nie mogę przejść. No dobra, w związku z tym, że to będzie raczej, będą raczej przeciwnicy, z którymi będę walczył cały czas. Idziemy na piechotę. Musimy dostać się aż tutaj. Wyvern Pass. Co mamy? Gobliny, szkielety. Gobliny walczące ze szkieletami. Jakiś orkowy wojownik. Co ciekawe, tutaj nie można iść. Przynajmniej ja nie mogę na tę chwilę. Nie wiem, jak się tym dostać z tej strony. Prawdopodobnie chyba tutaj aż trzeba się dostać, kiedy można. Będę musiał też kiedyś tutaj zwiedzić ten obszar. Nie wiem, kiedy na to przyjdzie czas. Mam nadzieję, że kiedyś. Jeżeli nie, to po prostu sam tam pójdę. Dobra. Używamy mikstury śmierci, bo tu widzę, że mikstury śmierci nieumarłych. Ja widzę, że tutaj aż na tej idzie. No, moja postać twierdzi, że może iść przez ten obszar na ślepo. Nie wiem skąd to przekonanie. Ale wychodzi na to, że jest bardzo odważny. Na sumie jest gladiatorem. Ciężko o coś, co by go nie straszyło. Tu widzimy tylko tyle, że jeżeli był to jakikolwiek obóz ludzi, to został dziesiątkowany przez nieumarłych gobliny z orkami. Prawda, nie widzimy ciał, ale nie ma żywej duszy. To jest jakiś teleport. Nie mam pojęcia, kto go może aktywować mi. Szkoda. Myślę, że mógłby ułatwić bardzo podróżowanie w przyszłości. No, przy okazji możemy zdobyć tutaj wydanie jedno z znacznie wcześniejszego czasu tej gry, kiedy miałem zabić orkowych szamanów. O, i to jest właśnie to takie ciekawe. Daleko nie odszedłem, no już mam pełny ekwipunek możliwości, że tak powiem, przedmiotów. Dlatego będę przestaje zbierać.
wszystko jak leci. I poruszam po prostu tam, gdzie mam iść. Widzę, że poziom przeciwników trochę spadł. Już nie są 21-22 poziomowi, tylko 20 poziomowi. Udało nam się zbić kolejny poziom. Rozwinęliśmy się trochę. Powiem tak, będę zbierał tylko przedmioty, które mają żółty opis. Bo jeśli dobrze pamiętam, one chyba są troszeczkę lepsze. Bardzo podoba mi się to, że tutaj trafiłem na dwa aż lepszych przeciwników, dwóch. Tak, no tak. Te żółte przedmioty troszeczkę są lepszymi. Przynajmniej tak mi się wydaje. Muszę chyba poczytać trochę o tym. Ta pustynia jest naprawdę dużym obszarem. I przejście jej cały wymaga trochę czasu. Dobrze, chociaż przeciwnicy są tak w miarę poziomowi, to też ta walka ma trochę sensu. Szczególnie, że... mój poziom to aż... bardzo dużo. Ale dostaję coraz więcej punktów za przeciwników. To widzę, rozegrała się jakaś bitwa. To widać po trupach. Ale nic nie ma tutaj, co by nas zainteresowało. To jest zbroja niebieska. Tarcza niebieska chyba. Nie, zbroja. No też ciekawa, ale no... tamka, którą mam, wydaje się być lepsza. No jestem w połowie drogi dopiero. Co ciekawe, to będę musiał też wracać.
Bardzo mi się podoba, że przeciwnicy, którzy tu mi się pojawili, są mnie aż 24 poziom, mają 24 poziom. Chociaż część z nich miała. Ciekawe mnie, czy uda mi się tu wbić jeszcze jeden poziom na samych tych zadaniach, które tu mam. Na samych tych przeciwnikach, przepraszam, tych zadań dużo nie ma, tylko w sumie ciągła walka. No pomyślałem tutaj, że tak powiem, o zobaczeniu się w eliksiry, które powodują, że szkielety nie wstają. Miałem tylko jeden taki przedmiot. Nie zaliczyłem nawet całej tej drogi do tego głównego zadania. A mam już pół poziomu. Bardzo duża szansa, że w momencie, gdy wrócę, będę wracał, zdobędę kolejny poziom. To kolejne jakieś miejsce bitwy. Dużo szkieletów znowu. To nie. O. Nie z każdym mam takie szczęście, że się od razu rozpada. Nawet zombie jest lepszym przeciwnikiem, bo pada po jednokrotnym zabiciu. I daj duże doświadczenie. Podoba mi się tutaj grupka, która tu była, no to jest jakiś mag nawet. Dlatego zauważyłem, zombie dają mi naprawdę dużo doświadczenia. You'll soon be lying in the dirt. Dobra. Ye gods, no sand in the world could cover this smell of corpses. My life is trying to close. I will find water for you, Sergeant Treville. No woda jest tutaj blisko, na szczęście. Może jeden oddział będziemy musieli drogę pokonać. Mamy jakieś słabe konie. You orc rat. Mamy nawet tutaj zimowego orka. No, mi chyba raczej się przyda.
bierzemy wodę. No nawet szybciej będę tym poziom, bo już mam, już mi tam mało brakuje. A, dziękuję. Musisz znaleźć Willię, baronową Mascarell. Baronowe wie, gdzie jest książę, bowiem przetrwał on bitwę, masakrę. Po chwili odbronienia leszu Arkis padł na nasek. Chodę, rzeczony książę, Walor dał sygnał do odwrotu, wtedy padłem. Jeśli dodam do Mascarell, z pewnością będę poszukiwał do schronienia u barony i Walii. Ona jest jego... No i musimy wrócić, tak powiem. Powrót zrobię tutaj... Zastanawiam się, bo tutaj pamiętam, że tu są jaskini jakieś ciekawe. A tutaj nie wiem co jest, czy coś ciekawego. Czy tu można przejść, czy to jest tylko port, do którego nie jakoś inaczej trzeba się dostać. Przejdziemy się tutaj, zobaczymy i wracając pójdziemy tutaj. Więc dzisiaj dojdziemy jeszcze tylko do tej granicy. Mam nadzieję, że bijemy ten sam poziom. Wypiłem właśnie eliksir, który powoduje, że dostaję znacznie więcej doświadczenia. Biorąc pod uwagę, że tutaj znajduję właśnie sporą ilość zombie. Jest to bardzo dobry interes. Zombie mają też dosyć wysoką obronę, ze względu na to, że zadaje im małą ilość obrażeń. Dojdziemy tutaj do mowa. Do którego, jak widzę, nie mamy dostępu przez to, że tu są skarpy. Tu mamy widmowych orków. Walka z nimi jakoś wielce mnie nie kusi. Tu widzę bardziej zombiaki. Na trochę niższym poziomie, więc... Jeszcze to szybciej mi idzie z nimi. Dobra, eliksir, że tak powiem, który zwiększał mi punkty życia, się, punkty doświadczenia się skończył. A my jesteśmy coraz bliżej tutaj końca mojej wędrówki. No właśnie, serio sądziłem. Jest tu zablokowany przejście, nie możemy iść dalej. Idziemy jeszcze tutaj, zobaczymy czy coś jest. O! Jest jaskina. Zobaczymy co jest na jej końcu. Co w ogóle w niej jest i tym kończymy odcinek. Akurat zbiliśmy poziom. Wytrzymałość i tutaj tak. Jeszcze w ogóle co wziąć w tej chwili. Wszystko w tężyznę. O, tu mamy zapruwacz, jakieś zwierzęta, skorpiony. I to wysokopoziomowe. To mi się bardzo podoba.
Znajdę coś ciekawego. Tu jest jakaś skrzynka. No, jedynie chyba doświadczenie tutaj znajdziemy. I nic poza tym. Tylko brakuje mi w tej grze tego, że każda lokacja ma jakieś tak swoje coś wewnątrz. Ale w sumie przy takiej ilości świata ciężko byłoby tworzyć to aż takie rozwiązanie. Fajne jest to, że jednak są tutaj takie lokacje, do których można po prostu podejść. Dodają po prostu realizmowi tej grze. Potem sprawiają, że to nie jest taki pusty świat, o którym idziesz z punktu A do punktu B i tyle. Masz co zwiedzać. I trochę niepotrzebny jest tutaj tak jak w tej chwili ten respawn tych potworków. W momencie, gdy wyszedłem tutaj. No dobrze, wracając zwiedzimy po prostu całe te góry. Ale to już no, w następnym odcinku. Dzięki za uwagę. Ja tu zapisuję grę. Zapiszę tutaj. I zapraszam na kolejny serię. Pozdrawiam.